witam serdecznie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej. Jesteśmy na zajęciach praktycznych w klasie drugiej technikum kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Ja nazywam się Dorota Szwed, jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych. Dzisiejszym tematem naszych zajęć będą ryby. Cześć, nazywam się Roxana. Dziś jestem z moją koleżanką Ewą. Będziemy przygotowywać łososia w sosie śmietanowo-szpinakowym. Do przygotowania łososia w sosie śmietanowo-szpinakowym będzie potrzebny świeży łosoś bez skóry, szpinak, pomidorki koktajlowe, śmietanka 30%, ser żółty oraz cytryna. Będą też potrzebne przyprawy takie jak sól i pieprz. Do obsmażenia łososia wykorzystamy masło. Na wstępie łososia przyprawimy solą i pieprzem. Później podsmażymy z obu stron na patelni przez 2 minuty z każdej strony. Po obsmażeniu zdejmiemy łososia z patelni. Ryby są dla nas przede wszystkim źródłem pełnowartościowego białka i zdrowych kwasów tłuszczowych, zwłaszcza z grupy omega-3. Wzmacniają układ krwionośny, obniżają poziom złego cholesterolu, dobrze wpływają na pracę naszego mózgu oraz mają działanie przeciwzapalne i przeciwnowotworowe. Ryby to także źródło cennych witamin, witaminy A, D, E oraz witamin z grupy B oraz cennych składników mineralnych takich jak jod, selen, wapń, magnez oraz żelazo. W Polsce średnio spożywamy rybę raz w tygodniu, natomiast mieszkańcy Unii Europejskiej po rybę sięgają częściej, czyli 2-3 razy w tygodniu. Takie też są zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. Dlatego też poprzez dzisiejsze zajęcia chcemy zachęcić Was do tego, żeby ryby stały się elementem codziennej diety. Podsmażonego łososia zdjęliśmy z patelni, a w międzyczasie przygotowaliśmy pomidorki, cebulę oraz czosnek. Pomidorki zostały pokrojone na połówki, a czosnek i cebula została pokrojona w kostkę. Pokrojone składniki przenosimy na patelnię, na której wcześniej smażyliśmy łososia. Do podsmażanych pomidorków z cebulą oraz czosnkiem dodajemy śmietankę 30%, tarty żółty ser oraz szpinak. Koleżanka przygotowuje sos, zaś ja w tym czasie pokroiłam cytrynę i zaraz dodam cytrynę z łososiem wcześniej podsmażonym do duszonego sosu. Połączonego ze wszystkimi składnikami na niewielkim ogniu dusimy jeszcze przez około 5 minut. Życzymy smacznego, a uczniów klas ósmych zapraszamy do naszej szkoły na kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych.